Nigdzie ich nie ma. Proszę bardzo. Znalazłam. O, te są cute. Witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie haul z Actiona. Może się wydaje, że jest ciemno i nagrywam w nocy, ale za późno się wzięłam za nagrywanie tego, bo jest niedziela i wiecie, no lazy Sunday. Jeśli będziecie słyszeć klikanie, to Szymek gra. Tego nie musiałeś mówić. Ale będzie słuchać twoje klikanie. Dawno nie było, w ogóle dawno nie byłam w Actionie. W sumie ostatni raz, kiedy nagrałam filmik, to wtedy byłam w Actionie, więc pojechaliśmy wczoraj do Actiona. Czyli byliśmy w Actionie nie tylko. I pokażę wam taki mini haul z tego, co kupiłam. Byliśmy teraz w innym Actionie niż zazwyczaj, więc w sumie chyba u nas w każdym Actionie jest co Action, to inne rzeczy. Najpierw pokażę wam butelkę, którą sobie kupiłam w Kiku. Kiku było? W Kiku. To jest taka butelka prosta, zwykła. Mam zamiar, ja już ją umyłam, ale chciałam ją pokazać, bo będę robić jutro albo dzisiaj, zobaczę. Ale chyba jutro, bo chciałam też to nagrać. Syrop Pumpkin Spice Latte z przepisu jednej tam instagramerki, więc chciałam to nagrać i się z wami też tym podzielić. W ogóle to jest tak dużo randomowych rzeczy, że co tutaj jest? Że nic sobie nie trzeba się kupy i te światło, które jest za mną, mnie strasznie oślepia, także sorry. Kupiłam sobie farbę, niestety czas przyszedł zafarbować siwe włosy, smuteczek, taką z Sayosa, a to akurat już z DM-u. Nie wiem, po co to pokazuje, ale okej. Słuchajcie, Szymon stwierdził, że zrobił dla mnie mały prezent halloweenowy i przebierze się za... przebierze się za... kolegę. Nie mogę z tego. Nakupywał sobie jakichś dziwnych opasek na rąk i opasek, nakupował sobie dwie takie opaski na ręce. Paska na rękę, na ręce, dobrze powiem. I takie napięty. Oj, to już nie ma, co się zrzucało? Wyleciała? Nie, i co? Działa? I takie coś na stopę. W sumie można zawsze to wykorzystać jako kostium. No właśnie. Kostium halloweenowy. Nie da tego otwierać, bo to dwie na stopy, dwie na ręce. W ogóle dlaczego ty to kupiłeś, to nie wiem, ale kupił sobie proteiny w Actionie, no świetnie. Bo były tanie. Ale wiesz, jaki to jest pewnie skład sam syf, no ale nie ma. To jest super protein powers. Okej, okay, no i nie wiem, ja się boję takich rzeczy z takich sklepów. Chociaż ja kupiłam jeszcze witaminę B, zaraz ją przyniosę. Nie wiem, boję się takich rzeczy, jak mi tak miłuje, to tak. Bój się. Odrzuca. Nie bój się. Hej, górale! Nie bój ta się! Ma górale, ma cycuszki, podziel ta się. W ogóle nie wiem, czemu kupiłeś to na bazie mleka, skoro my jesteśmy laktoza free w tym domu. I ty laktozy nie jadłeś, nie piłeś od paru lat, to będziesz mieć taką rewolucję. I przestań hałasować. I ja wzięłam witaminę B kompleks. Chciałam kupić właśnie w Rossmanie albo w DM-ie. Ale że byłam, akurat to wzięłam. Ale no nie wiem, mam nadzieję, że nic mi się potem nie stanie. Nie wiem czemu. Jakoś bardziej ufam takim sklepom jak DM czy Rossman, jak są takie witaminy, niż jakieś takie dziwne sklepy. No ale w sumie oni nie mogliby wrzucić tam jakichś rzeczy niesprawdzonych, nieprzetestowanych, ale no nie wiem, jestem bardzo do tego nastawiona. W ogóle znalazłam taką cebulę i słyszałam teraz jakiś szam, tą cebulę jest taką, którą się daje do hot dogów, którą daje się do hot dogów Ikei. Nie wiem, do czego użyjemy, to myślę, że do hamburgera, zupy, hot doga, curry, fish, sałatki. No nie wiem, w ogóle dziwnie to wygląda. Ale mało zdrowo. Nie wiem, po co ja biorę takie rzeczy. No ale nic, no wzięłam to. Zobaczymy teraz, podobno wszyscy tego. To jest jakiś chodliwy towar w Polsce.
i nigdzie nie może tego dostać, więc szok. Do stroju kaleki Szymek stwierdził, że najlepiej będą pasować grube skarpety do kolan. Nie wiem, czemu mnie to śmieszy. Trzy pary. Boże, czy ty się na zimę tutaj szykujesz jakąś porządną? Czy to są takie skarpety narciarskie w ogóle? One są większe niż moja głowa. Ała, uderzyłam się, znaczy, że prawda, albo się nabiję. To nie kupiłam w Actionie, bo nie było, ale strasznie ciężko u nas jest dostać lejek. Ja nie wiedziałam, że to jest taka trudna sprawa, żeby dostać teraz lejek. I chciałam też taką małe siteczko, ale też tego małego siteczka nie idzie nigdzie dostać. Mam duże, więc zawsze, więc sobie z nim poradzę, ale wiecie, chodziło mi o lejek, żeby przelać sobie ten syrop z pumpkin spice, jak zrobię. To już jest zakrzona, wieszaki, nam co chwilę wieszaki odpadają, więc albo coś jest ze ścianą, albo z wieszakami, więc mam nadzieję, że tym razem nie będą mi ręczniki spadać na ziemię, bo to jest niefajne. Kupiłam też te, co ostatnio, to są takie wkłady do białego prania, że wyciągają te takie szarości z ubrań, to było bardzo fajne, teraz jest ich chyba więcej. 5 tylko. Aha, no to fajnie. Myślałam, że więcej, bo tam było jeszcze jedno opakowanie, ale było ich chyba jeszcze mniej. Tylko 5 ich, bez sensu. Szkoda, że nie mieli więcej, tylko jest 20. No ale bardzo fajne, polecam. Naprawdę białe jest pranie. Wzięłam też płyn do naczyń, pastę z Colgate. Mam nadzieję, że nam nie wypadną zęby. Nie, no śmieję się. Kolejne skarpety. Jakby ich było mało. Doszło mi do szejku, wziął sobie shakera. Jakby mało było ich na chacie, ale okej. A co to w środku takie coś jest? Takie zeszejkowanie, takie pomocy. Ach. Mhm. Ładne, czarne. Markery. Oczywiście mi zawsze brakuje markerów i też ostatnio nigdzie nie mogłam znaleźć markerów. Po prostu to jest jakieś... Jakaś rzecz niebywała. Jeszcze jedna na nogę i jedna na rękę. I'm gonna take my time. O, ty, trzyma! Ale to jest na moją rękę, ale ja wiem, czy ci twoja ręka tu wejdzie? Nie wiem też. Szymon wziął jeszcze sobie jakiś aktywacyjny, rozgrzewający żel. Z olejkami. O, on jest z Holandii, wow. Ciekawe, co on ma tam w środku. I ostatnia rzecz z Actiona to jest ten Pink Staff, jakiś spray do czyszczenia i ja go wzięłam tylko dlatego, bo widziałam go wszędzie na TikToku, że w Polsce jest taki sklep, który się nazywa Deal, tak, chyba dobrze, Deal, i to po prostu też jest jakiś super chodzący towar i wszyscy go polecają, no to oczywiście ja go wzięłam. Tu fajnie, bo nam też po polsku pisze, czy mi po polsku pisze. On to super doczyszcza, ale co? Czyści. Dobra, sposób dostosowania na twardych powierzchniach zależy stosować w sposób ostrożny, w środku musi stos... Przez testu i niewidocznym miejscu. Ustaw dozownik na pozycję rozpróbowania pojęcia za kilka złotych, bo... Ale przetrzyj miękkie, wygodną szmatą, zetrzyj czyste i słuchaj... Coś tym będę czyścić, nie wiem jeszcze co, zobaczę sobie jeszcze na internecie, bo już zapomniałam, ale wzięłam, był ostatni, więc chyba faktycznie jest dobry. No mam nadzieję, że to nie niszczy jakoś armatury, ani, bo mamy... Z czego mamy zlew? Mam granitowy zlew, więc muszę poczytać, czy mogę to w ogóle użyć, bo powiem wam szczerze, że nie wiem. Jeśli chodzi o Actiona, to w sumie tylko tyle, słabo, powiem wam, że takie rzeczy do domu też szału nie było, nie było tych wpływów takich fajnych, misiowych, co pokazywało dużo osób. Jestem trochę zawiedziona, ten Action nie był za ciekawy. W tym ostatnim, gdzie byliśmy, był naprawdę fajny Action, więc ten taki... daję mu tak 2 na 10, 3 na 10 może, więc średni. Następny Action, następnym razem jak będę robić zakupy w Actionie, to pojadę do tego co ostatnio. Chciałam więcej chemii nakupywać, ale powiem szczerze, że była taka średnia ta chemia tutaj, mało wyboru, więc dajcie mu ta Action. Tu jeśli chodzi o pumpkin spice, to kupiłam właśnie sobie dynię, taki puré z dyni i przyprawę do pierników i laskę wanilii, która była cholernie droga, bo kosztowała 3,30 w ogóle, czy 50?
masakra jakaś. Ale ogólnie laski waniny są strasznie drogie. Więc to tyle, jeśli chodzi o haul z Actiona. Zobaczmy, jaki skład ma ta dynia, bo nie sprawdzałam. A, dobry. Teraz będę musiała to wszystko wypakować, posprzątać, bo nie zrobiłam tego wczoraj. Poczekałam na ten filmik, aż nagram. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku.